Cześć, z tej strony Jarpen. Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Dwarven Bike. Odcinku, w którym jedziemy na łowy. Mam zamiar upolować nowe buty na rower. Stare Shimano M087 zaczęły pękać, rozlatywać się. No i wypadałoby kupić sobie coś nowego. I jak się okazuje, moja krasnoludzka superstopa jest tak koślawa, że praktycznie wszystkie buty z systemem BOA, które przymierzałem, niestety no nie pasują. Wychodzi mi pięta, albo zbyt obcisły, albo coś tam. Cały przegląd zarówno tych tańszych modeli, jak i tych z najwyższej półki. Oczywiście cały czas mówię w tym momencie, że szukam butów w systemie MTB SPD, czyli nie kolarskich, mimo że w tym momencie, jak widzicie, jadę rowerem szosowym. No, wybór jest troszeczkę mniejszy niż w przypadku rowerów szosowych, no ale jakiś tam jest. A oczywiście weźmy jeszcze pod uwagę to, że mieszkam w Szwajcarii, gdzie wybór jest jeszcze mniejszy. No ale znalazłem taki dosyć duży sklep, który jest jakieś, ja wiem, 10-12 km od miejsca, w którym w tym momencie jadę. No i jedziemy na te łowy. Wczoraj byłem w innym sklepie i znalazłem fantastyczne buty pod kolor mojego stroju teamowego Krainy Jarpena, pomarańczowe. Były to Giro Terraduro, takie pomarańczowe, ale jak się okazuje, pomarańczowe były w 2016 roku, minęły już 2 lata i niestety nie ma w rozmiarze 44. Były 43,5, jak to mówimy po niemiecku, knap, czyli no takie na styk, a jak coś będzie na styk, to oznacza, że jak włożę grubszą skarpetę, mimo że wczoraj też była grubsza, to jak mi jeszcze trochę spuchnie stopa i wsiądę na rower, no to będzie pozamiatane. Dlatego jadę jeszcze w drugie miejsce dzisiaj i będę kombinował. Może coś mają na Stanach, a jak nie, no to się pokuszę ewentualnie model 2018, który jest niestety smutno-czarny. I akurat jest właśnie czwartek, godzina mniej więcej przed 17 i temperatura powyżej 30 stopni. Jak donoszą wieści wszelakie, najbardziej gorące rato w Szwajcarii od iluś tam lat, jak dobrze pamiętam, ponad 100. Ale wracając do tematu, no jedziemy sobie do tego miejsca, do tego sklepu. Za chwilkę sobie zobaczycie, jak tam w tym sklepie jest. Ale oprócz tego, że będę dzisiaj patrzył za butami, mam jeszcze dla was dwie nowości. Pierwszą nowością są nowe rękawiczki w Krainie Jarpena. Te oto, które teraz widzicie sobie na kamerze. Zinner Crave. Rozmiar 9,5. Zobaczcie tutaj w środku. Pancerne. Mega grube. Także te rękawiczki sobie teraz będziemy testować. Na razie widzę, że ten chwyt przy hamulcach jest troszeczkę dalszy, więc muszę te palce bardziej wyciągnąć. Ale tu jest na przykład dużo bardziej komfortowo. Jest mega mięciutko i nie wiem, czy ta warstwa tutaj nie jest za gruba. Jest akurat w tym momencie ponad 30 stopni, więc jest to idealny test na to, czy te rękawiczki po prostu nie są za grube. To jest druga rzecz, czyli rękawiczki. Troszeczkę widzę, pasują pod strój teamowy, takie pomarańczowo-czerwone. Trzecia rzecz to okulary. Kupiłem sobie jakiś czas temu nowe okulary. Zamówiłem sobie z AliExpressu od MyFriendów. No i kupiłem okulary, które ogólnie rzecz biorąc, jak sobie poczytacie, są prawdopodobnie podróbką jakiejś tam znanej firmy. No to będzie ciekawe, bo w tym momencie mam na sobie sportowe uweksy, fotochromy. A niestety jadę tam prosto. Tam o, pod górę. No, już jesteśmy poza Bernem. Następna miejscowość, Ostermundigen. Ale powiem wam, że wyjście na rower przy tej temperaturze to był trochę chory pomysł. Jest taki upał, kompletnie nie czuję powietrza.
i dobrze, że jest ten pas dla rowerzystów. No i skręcamy sobie w lewo. Łapka w bok. Skręt. Dobra, powinno styknąć na Szwajcarię. Tu macie buty firmy Suplest. Założę się, że nie znacie, bo to szwajcarska marka premium. Miałem w ręku za pierwszym razem straszny plastik, ale ponad są super. Suplest, Suplest, Suplest. A gdzie są Giro? Widzę trochę Bontragerów. Wiecie co, na stronie internetowej pisali o Giro, ale ja widzę, że tutaj w ogóle Giro nie ma, nie? No i to są te moje stare Shimano. Wysłużone M087. A ja sobie przymierzyłem buty od speca. Specialized Comp MTB. Fajnie wyglądają. Taki trochę różowy ten kolor, ale powiedzmy, że jest to pomarańczowe. Ale buty mi się podobają i cena mi się też podoba. 179. Skończyło się tak jak 90% moich odwiedzin w jakimkolwiek sklepie w Szwajcarii. Nie kupiłem, nie znalazłem. No dobra, znalazłem. Ten jeden model, który wam pokazałem na filmie, jest rewelacja. Fantastyczna rzecz. No i jeżeli to zamówienie tych moich Giro nie wypali, mają się zameldować na początku przyszłego tygodnia gdzieś, więc za 4 do 5 dni, tak podejrzewam, no to kupię te Specialized i będę na nich jeździł, no bo co? Coś trzeba kupić. Dobra, odpinamy mrocznego ninja, wyzwalamy go z okowów niewoli. No i znajdujemy się w Rosengarten, jak sama nazwa wskazuje, ogród różany, a zanim wam pokażę okulary, to widok na Bernie. Jeden z najfajniejszych widoków w Bernie. Tam na dole widać, płynie sobie Arę, opływa całą najstarszą część Berna, którą macie w tym momencie dokładnie na wprost, no i płynie sobie dalej w kierunku jeziora Wolensee, a potem do elektrowni wodnej, elektrowni atomowej i dalej, dalej. No i proszę bardzo, okulary przychodzą w takim oto opakowaniu. Zwykłe, ale twarde, fajne. Otwieramy, na środku jest tak. Test na to, czy okulary są takie, jakie mają być. Ciągle zapominam tej nazwy. Szmatka albo woreczek. Okulary, woreczek zakładam. A teraz wyciągniemy sobie z woreczka, otwarcie. A tak ja zamówiłem, wiecie, pod kask, nie? Okulary wyglądają tak, spróbuję do słońca. 20 kilka dolarów wysyłka, o ile dobrze pamiętam. Gratis, bo Szwajcaria jeszcze wspiera rozwój kraju trzeciego świata, jakim są Chiny. No i w środku wyglądają tak, o. Całkiem fajne. Dobra, a teraz sobie założę i zobaczycie, jak wyglądają na moim fantastycznym ryjku. Moje dotychczasowe okulary wyglądają tak. W ogóle cześć wszystkim, troszeczkę do słoneczka. Jak ja w ogóle wyglądam? No nie wiem, nie widzę, jak ja w tym momencie wyglądam. Musiałbym sprawdzić na jakimś smartfonie albo coś. Ale to jest podstawowe szkło. Fajnie ściemnia, robią się kolorki. Ale zobaczymy, no na pewno fotochromy to nie są. I tu jeszcze są szkiełka polaryzacyjne w środku. Tu jest napisane Polarized, więc to są polaryzacyjne. Oprócz tego jeszcze są całkiem, no, takie niebieskawe. Żółte, na żółtych się jeździ fajnie w nocy. I są też białe, zupełnie przezroczyste. Także to tak wygląda. No i co? No to teraz trochę potestujemy. Będę zaraz wracał właśnie do domu w tych okularach. Czuć, że jest to taki, no, troszeczkę tańszy plastik niż te uweksy, w których jeździłem do tej pory. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby tutaj od dołu, od góry w miarę chroniły, po to, że jak jadę z większą prędkością, żeby wiatr nie wpadał i żeby mi oczy nie uzawiły, co przy uweksach mi się dosyć często zdarzało. Na pewno tutaj powierzchnia szybki jest dużo większa, bo nie wyglądam jak kosmita. Stare takie, nowe takie. Jak to woli, tak. No, różnica jest zasadnicza, tak wam powiem. Kilkanaście do 20 kilku% większa powierzchnia samej szybki. I tak jak już te nowe okulary założyłem, to tak czuję, że dużo większa powierzchnia wokół oka jest chroniona przez szybkę.
nie, to będzie telepało teraz, panie. No ale dobra, jedziemy. Ja zapomniałem, że tutaj jest ta fantastyczna stara kostka. A pojedziemy tu. Tutaj ta kostka jest trochę lepiej ułożona. I macie objezdówkę po starówce Berna z głowy. Ale i tak warto przyjechać, zobaczyć. To jest ta część właśnie Berna, która jest wpisana na listę UNESCO. Zapomniałem wam w ogóle powiedzieć zabawną opowieść z tymi rękawiczkami. Chciałem je kupić w Polsce. Byłem ostatnio we Wrocławiu. Poszedłem do Intersportu. Patrzę, stówka. No to myślę sobie, tragedii jeszcze nie ma. Zobaczymy. Już szedłem do kasy i coś mnie tknęło. Wziąłem komórkę, jak typowy Janusz biznesu. Odpaliłem komórkę i sprawdziłem lokalne szwajcarskie sprzedaże. I znalazłem ofertę za 16-17 franków, to w tym momencie jakieś będzie 60-70 zł. W Polsce za stówkę, w Szwajcarii za 7 dyszek. Także no chyba wiecie, gdzie zamówiłem. A potem jak ja piszę takie rzeczy na Facebooku, to się ludzie dziwią albo mówią, że już tą Szwajcarią przesiąknąłem. No ale prawda jest taka, że niestety w Polsce robi się coraz drożej. O, rowerek Public Bike do wynajęcia. Będzie odcinek na ten temat. Wynajmę sobie taki rowerek i przejadę się po mieście. Zobaczymy, czy jest fajnie. Kontrowersyjne materiały w krainie Arpena również mają miejsce. O, jest. Halo. Ich hätte gern Joghurt Heidelbeere und Snickers in Cornet. Dwie kulki, 6 franków. Merci. Danke Ihnen auch. Bardzo fajne lody, wam powiem. Teraz muszę odejść gdzieś tu na boczek. A tu jak sobie pójdziecie, tu jest taki fajny przystanek właśnie na wprost, a w prawo jak skręcicie, to już jest dworzec główny w Bern. Wszystko jest ładnie połączone. Jak tu wsiądziecie właśnie sobie w tramwaj albo w autobus, to możecie dojechać w każde miejsce. Przejadę, czy kogoś potrącę? A wiecie, co wam powiem? Gość od lodów to chyba widział, że go nagrywam, bo tak dużych porcji lodów to ja w życiu nie dostałem. Ledwo co zjadłem dwie gałki. A jeszcze rożek. No i wyjeżdżamy powoli z centrum Berna. Kieruję się do domu. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. A w sumie dobra, ja się z wami żegnam, a przecież obiecałem, że jeszcze będzie jakieś podsumowanko. No to buciki, wiadomo, trzeba jeszcze zobaczyć, czy mi tam zamówienie z Giro wyjdzie, a jak nie, no to będę patrzył za tymi Specialized. To jest raz. Dwa, rękawiczki. Fajne, pierwsze wrażenie mega fajne, mega wygodne. Czuć, że troszeczkę tańsze, bo tutaj na przykład z dołu mi się tu się podgina gdzieś coś tego, ale to są takie drobne rzeczy. Okulary, mam wrażenie, że jest to produkt troszeczkę tańszy w porównaniu do Uvexów, więc może być to podruba podruba, ale więcej bym wam powiedział, kiedy bym założył na oczy, na uszy oryginał i bym porównał. No i co, i to by było tyle na dzisiaj. Jak podobał wam się film, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał i tym razem już naprawdę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!